W poprzednim filmie widzieliśmy, że można układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi przedstawić w postaci równania macierzowego, w którym macierz A jest macierzą współczynników, jej elementy to współczynniki występujące po lewej stronie obydwu równań, wektor kolumnowy x złożony jest z dwóch zmiennych s i t i wektor kolumnowy b reprezentuje prawą stronę układu równań. I interesujące było to, że możemy obydwie strony równania, macierz A razy wektor kolumnowy x równe wektor kolumnowy b pomnożyć razy macierz odwrotną do A, o ile macierz A posiada macierz odwrotną, pomnożyć z lewej strony, bo pamiętajcie, że mnożenie macierzy nie jest przemienne. Czyli kolejność przy mnożeniu macierzy ma znaczenie. Po lewej i po prawej stronie równania macierz odwrotna do A jest pierwsza w kolejności. Jeżeli tak to zrobimy, to otrzymamy rozwiązanie. Otrzymamy wektor kolumnowy x. A jeżeli znamy wektor x, to wiemy, jakie są wartości zmiennych s i t. Czyli znamy rozwiązanie układu równań. W takim razie zróbmy to w ten właśnie sposób. Wyznaczmy macierz odwrotną do A, pomnóżmy ją razy wektor kolumnowy b i otrzymamy w ten sposób wektor x, czyli wartości s i t. Macierz odwrotna do A równa się 1 przez wyznacznik macierzy A, wyznacznik macierzy kwadratowej 2 na 2, w tym przypadku będzie to 2 razy 4, minus ten wyraz, minus 2 razy minus 5. Minus 2 razy minus 5 to 10, czyli minus 10. 2 razy 4 to 8, minus te dwa wyrazy pomnożone, czyli 10. 8 minus 10 to minus 2. 1 przez wyznacznik mnożymy razy macierz, która nazywa się macierz dołączona. Wyznaczamy ją w ten sposób, że w przypadku macierzy 2 na 2 zamieniamy miejscami wyrazy górny lewy i dolny prawy, czyli tu będzie 4, tu będzie 2. Zamieniliśmy miejscami 2 i 4, 4 i 2. A te dwa elementy zamieniamy na przeciwne, czyli w macierzy A minus 2 i minus 5, a w macierzy dołączonej 2 i 5. Jeżeli to wszystko wydaje się wam zupełnie niezrozumiałe, to możecie obejrzeć filmy o odwracaniu macierzy, o macierzach odwrotnych, bo to, co teraz wyznaczamy, to właśnie macierz odwrotna. W takim razie macierz odwrotna równa jest minus 1 druga razy 4, czyli minus 2, minus 1 druga razy 5, czyli minus 2,5 i minus 1 druga razy 2, czyli minus 1 i minus 1 druga razy 2, czyli minus 1. Tak wygląda macierz odwrotna do macierzy A. Teraz musimy pomnożyć macierz odwrotną do A razy wektor B, czyli razy ten wektor. Przepiszmy jeszcze raz macierz odwrotną do A minus 2, minus 2,5, minus 1 razy wektor 7, minus 6. W innych filmach ćwiczyliśmy już wielokrotnie mnożenie macierzy. To się równa pierwszy wyraz. To będzie minus 2 razy 7, czyli minus 14, dodać minus 2,5 razy minus 6, to będzie liczba dodatnia, plus 2 razy 6 to 12 i jeszcze pół szóstki, czyli 3, czyli razem 12 i 3, 15, plus 15, minus 2,5 razy minus 6 to plus 15 i dalej minus 1 razy 7, czyli minus 7, dodać minus 1 razy minus 6, czyli plus 6. Czyli ten iloczyn, macierz odwrotna do A razy wektor B, czyli to samo co wektor kolumnowy x, równa się wektor kolumnowy 1 minus 1. No i właśnie pokazaliśmy, że to równa się 1 minus 1, wektor x równy jest 1 minus 1, albo inaczej mówiąc, wektor s t równy jest 1 minus 1. Inaczej można powiedzieć tak, że s równa się 1, a t równa się minus 1. I wiem, co sobie teraz myślicie. Mówiłem to już w poprzednim filmie i powtórzę jeszcze raz. Myślicie sobie pewnie, że byłoby o wiele prościej rozwiązać ten układ bezpośrednio, metodą przeciwnych współczynników albo metodą podstawiania. I zgadzam się z tym, że byłoby prościej. Ale ta technika też jest przydatna, bo kiedy rozwiązujemy zadania przy pomocy komputerów, występują czasem takie sytuacje, że lewa strona tego układu jest ciągle taka sama, ale po prawej stronie ciągle zmieniają się te dwie wartości. I wtedy może się okazać, że prościej jest wyznaczyć macierz odwrotną tylko jeden raz i tę raz obliczoną macierz mnożyć przez kolejne wartości po prawej stronie. I prawdopodobnie znacie takie zastosowania, jak procesory graficzne albo karty graficzne w komputerach, albo procesory dedykowane konkretnym zastosowaniom graficznym. Konkretnym celem w tych wszystkich zastosowaniach jest tak naprawdę bardzo szybkie mnożenie macierzy. Bo w procesorach graficznych, których zadaniem jest obróbka obrazu, na przykład modelowanie 3D i wszystkie potrzebne do tego przekształcenia, tak naprawdę podstawowym zadaniem jest wykonywanie wielokrotne mnożenia macierzy w czasie rzeczywistym. Tak, żeby na przykład użytkownik grający w grę wideo albo robiący cokolwiek na ekranie miał poczucie, że patrzy na rzeczywistą, trójwymiarową przestrzeń zmieniającą się w czasie rzeczywistym. Tak czy inaczej, gdybyśmy po prostu chcieli rozwiązać ten układ równań jakąkolwiek metodą, to moja intuicja podpowiada mi, żeby skorzystać z metody przeciwnych współczynników. Ale możliwość zapisania tego układu jako równania macierzowego jest bardzo pożytecznym pomysłem. Nie tylko w obliczeniach komputerowych, również w bardziej zaawansowanej nauce, zwłaszcza w fizyce. Można spotkać mnóstwo równań macierzowych albo wektorowych, podobnych do tego. Równań, które na przykład można uogólniać. I ważne jest, żeby rozumieć, co one oznaczają i jakimi metodami można je rozwiązywać.